Dobrze. Witam. Witam wszystkich na naszym ostatnim panelu. Jest to taki okrągły stół, dyskusja przy okrągłym stole. I tuż po panelu będziemy mieli wystąpienie końcowe, zamykające autorstwa pana Jana Rydla. Natomiast przedtem będziemy mieli jeszcze takie ogólne refleksje do powiedzenia a propos tematów konferencji, motywów konferencji. Nasi czterej paneliści wezmą tutaj udział. Jedna sprawa techniczna, ponieważ István Rev musi wyjść o godzinie 16, dlatego to, co ma do powiedzenia, będzie pierwsze, a później będzie Jarosław, Adam, Ewa. I każdy z panelistów dostanie 15 minut czasu. Po 15 minutach zamierzamy przeprowadzić pierwszą rundę dyskusji i oddam Państwu głos. Okay, thank you. And István, please. Dziękuję i oddaję głos Istvanowi. Dziękuję. Zamiast formalnej prezentacji chciałbym pokusić się o kilka komentarzy, które może będą adekwatne po tych dyskusjach, które przetoczyły nam się do chwili obecnej. Niektórzy z Państwa znają być może Fundację do spraw badania zbrodni komunistycznych. Ta organizacja prowadzi stronę internetową zbrodniekomunistyczne.org i jeżeli wejdzie się na ich stronę główną, to na stronie głównej widać fotografię Rusana i takich bardzo okrutnych zbrodni popełnionych w imię komunizmu w różnych częściach świata, osoby torturowane przez czerwonych Khmerów, ofiary gułagów. I później widać takie motto pod fotografiami, które mówi: czy możesz powiedzieć, jaka tu jest różnica? I sądzę, że właśnie historycy muszą powiedzieć, jaka jest różnica, bo jeżeli nie byłoby różnicy, to po co byliby historycy? Jeżeli nie byłoby różnic pomiędzy tym, co robili czerwoni Khmerzy w Kambodży i tym, co faszyści uczynili w Polsce, czy w Niemczech, czy pomiędzy tym, co komuniści robili w Workucie, to po co byliby historycy? Każdy z tych reżimów był okrutny na swój własny, wyjątkowy sposób. Istnieje tutaj zasadnicza różnica pomiędzy historykiem a prawnikiem. Akurat prawnicy muszą również rozróżniać pewne kwestie, natomiast obok tego najważniejszym zobowiązaniem ze strony sądziego jest znalezienie kategorii, w których można by zrealizować konkretne działania, a następnie zinterpretować je pod kątem czy to prawa pisanego, czy precedensów sądowniczych i znaleźć tutaj jakieś podobieństwa pomiędzy daną ustawą, czy danym przepisem, a daną sytuacją. I to jest właśnie zadanie prawnika i zadanie sędziego jest zgoła inne niż zadanie historyka. Czyli teraz kilka słów na temat tego, jak wyglądają inne kwestie. Niektóre z tych kwestii nie doczekały się jeszcze zmiankowania w trakcie dyskusji w poprzednich dniach. Wczoraj ktoś powiedział, że jest zaskoczony tym, że nawet po 25 latach te kwestie do nas wracają.
nie tylko różne oceny historyczne, nie tylko różne interpretacje, lecz sprawy w sądach 25 lat po pewnych zdarzeniach. I chciałbym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że o tym mówiliśmy również rano, że w Niemczech przez długi czas panowała cisza, panowało milczenie po II wojnie światowej. Jest taka fantastyczna książka Sybalda, Naturalna historia katastrofy, gdzie on mówi o milczeniu, jakie otaczało nie tylko zbrodnie popełnione przez reżim faszystowski, lecz również wszystkie te okropieństwa, które padły, które były udziałem nawet samych Niemców, tak jak bombardowania strategiczne. I znowu cisza, zmowa ciszy a propos tych właśnie bombardowań, nawet w samych Niemczech. Być może Państwo by powiedzieli, że sprawy nie były aż tak uciszone, że istniała pewna wewnątrzniemiecka debata, debata pomiędzy dwoma państwami niemieckimi, wskazująca na odpowiedzialność, winę, grzech i w przypadku NRD oficjalni historycy i propaganda reżimu starała się wskazywać na zbrodnie popełnione przez tych gorszych Niemców zachodnich, również w trakcie III Rzeszy, i wskazywać na konkretne osoby winne konkretnych zbrodni. Osoby, które później były na stanowisku w Niemczech Zachodnich, ale trudno jest powiedzieć, że tak naprawdę dokonano takiego autentycznego dialogu, przełamania tej ciszy. I to trwało i trwało aż do lat 60. Jak Państwu wiadomo, nie ma tutaj nic zaskakującego w wydarzeniach, które miały miejsce po upadku komunizmu. Upadek komunizmu, i sądzę, że tutaj powinniśmy pamiętać, że to zbiegło się w czasie z 200-leciem rewolucji francuskiej w 1989 roku. I to nie tylko 200-lecie rewolucji francuskiej. To był moment, w którym konkretna rewizjonistyczna interpretacja rewolucji francuskiej dalej panowała. Natomiast w 1989 roku tak się sprawy nie miały. Jeszcze pod koniec lat 70., w latach 80. François Privé, koniec francuskiej rewolucji, pod koniec lat 70. publikowane opracowanie, i kwestia tej rewizjonistycznej interpretacji polegała na tym, w jaki sposób uratować rewolucję przed terrorem jakobinów, w jaki sposób uratować społeczeństwo burżuazyjne, które narodziło się z popiołów rewolucji francuskiej, jak uratować je przed zbrodniami i terrorem, nie narażając na kompromitację całego systemu burżuazji, który się narodził wtedy. I to była bardzo ważna inicjatywa i bardzo wpływowa interpretacja. Wpływowa w tym sensie, że była ona również odczytywana w Europie Środkowej i Wschodniej. Niektórzy francuscy historycy, którzy uczestniczyli w tej rewizji, współpracowali z Polakami. Baczko, który wyemigrował do Genewy w 1968 roku, czy Tewer, to były bardzo bliskie związki i przyjaźnie pomiędzy historykami polskimi i rumuńskimi, a francuskimi. Również profesor Geremek, który studiował wtedy w Bonn, a później nawiązał kontakty z francuskimi historykami. I ta rewizja była bardzo ważnym instrumentem po to, by
spojrzeć na rolę sprawiedliwości w procesach transformacji. I być może właśnie dlatego członkowie opozycji byli tak niechętni, by angażować się w lustrację, w sprawiedliwość retrospekcyjną. Właśnie ze względu na to zrozumienie, jak działała rewolucja francuska. I jeszcze jedna ważna kwestia. Jak wszyscy państwo wiedzą, bolszewicy uważali rewolucję francuską za powtórkę, czy też pierwszy akt, pierwszą odsłonę przed rewolucją bolszewicką. I w ten sam sposób rewolucja francuska została skażona tym bolszewickim dążeniem do własnej identyfikacji, do własnego przedstawienia się w świetle rewolucji francuskiej. I w ciekawy sposób francuscy historycy, Furet i inni, którzy kiedyś byli marksistami, później zarzucili tą ideologię, zaczęli się bardzo poważnie zastanawiać, jak tu odwrócić postrzeganie rzeczy i jak powiedzieć, że tak naprawdę zarania rewolucji radzieckiej można by dopatrywać się jeszcze w rewolucji francuskiej. Tak więc rok 89 jawi nam się jako naturalna konsekwencja rewolucji francuskiej. To jest bardzo ciekawa część tej całej historii. Dlaczego te wydarzenia historycznie bardzo ciekawe i ci intelektualiści, którzy zasiadali przy okrągłych stołach w Warszawie, zwłaszcza w Budapeszcie, niektórzy w Pradze, niektórzy w Bukareszcie, dlaczego oni nie chcieli powtórzyć, dlaczego chcieli zdystansować się od doświadczeń i sposoby zmiany reżimu i tak świadomie bronili się przed wszelkimi pokusami zaprzęgnięcia środków prawnych dla wyrównania rachunków w okresie tranzycyjnym. To bardzo ważny czynnik, na tym chciałbym poprzestać. Thank you very much, István. Dziękuję bardzo, István. I apologize. I did not answer. Przepraszam, jeszcze nie odpowiedziałem na moje pytanie retoryczne. Po tych 20 latach i tutaj coś jeszcze muszę dopowiedzieć, mianowicie w pewien sposób, częściowo ze względu na przeszłe doświadczenia z faszyzmem, z nazizmem i z II wojną światową, Holokaustem, wszystko bardzo się skomplikowało i bardzo trudno było zająć się tymi kwestiami. Trzeba pamiętać, że w roku 89 Holokaust nie był jeszcze daleką przeszłością. Jako pewien konstrukt historyczny stał się zjawiskiem uznanym na świecie dopiero na początku lat 80., bo wtedy rozpoczęły się studia nad Holokaustem. Wtedy dorobiliśmy się zasadniczej literatury przedmiotu. Wtedy Holokaust był jeszcze czymś stosunkowo nowym i nowo zdefiniowanym. I ze względu na te problemy, jak rozliczyć się z naszą przeszłością, przeglądając się w zwierciadle Holokaustu, patrząc na nasz związek z Holokaustem, to wszystko stało się kwestią niesamowicie problematyczną, dlatego że dla komunistów historia XX wieku to była taka binarna historia ścierania się dwóch sił, antykomunistów i faszystów, antyfaszystów i faszystów. Tak więc w doświadczeniach z 89 roku można było spojrzeć na to w ten sposób, że dla komunistów główny
zarzut względem faszyzmu był taki, że był to ruch antykomunistyczny. Nie było takiej kategoryzacji, że ten system był zły, że był okrutny. Natomiast najważniejsze to było to, że ruch faszystowski był antykomunistyczny. Wszyscy faszyści byli antykomunistami. Faszyzm był antykomunistyczny. I w jaki w związku z tym sposób możemy się odnieść do okresu międzywojennego, patrząc na historię później II wojny światowej i Holokaustu. I kolejna kwestia, i na tym już rzeczywiście poprzestanę, mianowicie zamiast zdystansowania się w stosunku do własnej przeszłości, w jaki sposób czas został zawłaszczony, zaresztowany? Przeszłość jeszcze nie została spisana jako przeszłość i to rodzi ze sobą bardzo skomplikowane sytuacje, gdzie mamy wymieszanie przeszłości, teraźniejszości, tak jakby ten film był dalej odgrywany przed naszymi oczyma, ponownie i ponownie i po raz kolejny i jeszcze nie jest on częścią naszej wspólnej przeszłości. Dziękuję. Dziękuję bardzo, István. Ponieważ było to bardzo bogate przedstawienie, a István niestety musi nas szybko opuścić, to od razu poproszę o dwa pytania, trzy pytania, jeżeli takie się pojawią. Czy mają Państwo pytania na tym etapie albo komentarze, jakieś spontaniczne, natychmiastowe komentarze? Jedna, dwie uwagi, proszę bardzo. Mark? I can't help but think, István, that the dichotomy. Ta dychotomia, o której mówiłeś, István, pomiędzy sędziami a historykami jest być może trochę wyolbrzymiona, ponieważ historycy patrzą na podobieństwa i różnice, ale sędziowie również patrzą na jakieś podobieństwa przypadków, podobne scenariusze. Nie wszystko jest zupełnie inne. I tak samo historycy postępują właśnie, doszukują się jakichś podobieństw w historii, historii narodów, historii globalnej, historii idei. I tutaj jest to różnie realizowane w różnych krajach. Takie naiwne pytanie. Nie wiem, czy dobrze cię zrozumiałem, bo chyba chciałeś powiedzieć, że podmioty w 1989 roku nie chciały się jakoś angażować w właściwą interpretację moralną rewolucji francuskiej czy rewolucji radzieckiej. Czy ja dobrze to zrozumiałem? Bo wydaje mi się, że przekręciłem twoją intencję. I Stanisław Labiak, Instytut Pamięci Narodów Bratysława, Słowacja. Kilka lat temu przetoczyły się pewne dyskusje, które w Unii Europejskiej rozpoczęły się wraz ze stworzeniem kolejnej komisji do spraw badania zbrodni komunizmu. Ponieważ jest to dążenie do kwantyfikowania i często słyszymy, że zbrodnie komunizmu to są zbrodnie jeszcze daleko wykraczające poza zbrodnie popełnione przez nazistów, ale z drugiej strony Europa, Unia Europejska jest w rękach partii socjalistycznych w dużej mierze w tej chwili. Dziękuję. Data zainteresowania się zjawiskiem Holokaustu jest właściwie znana. Ją podał nasz emigracyjny historyk, który powiedział, że w 1973 roku został zaproszony do ambasady Izraela w Londynie i tam zostało to po raz pierwszy explicite wyjaśnione historykom, młodym historykom, z nadzieją, że właśnie oni u startu swojej drogi życiowej, kariery naukowej rozpropagują to. Natomiast jest w tym wiele racji, to odniesienie do rewolucji francuskiej i dawnych
mordów na Żydach. Przecież wiadomo, że w Hiszpanii były wielkie pogromy, no te słynne carskie pogromy na Żydach. Oczywiście to jest kwestia nomenklatury, jak to nazwać. Na pewno klasycy opracowań Holokaustu by się obrazili, gdyby zrównać na przykład pogromy z czasów cara Aleksandra na Żydach z tym pogromem w czasie II wojny światowej. Natomiast gremialne mordy po prostu na mniejszości żydowskiej po prostu są, można powiedzieć, wieczne od czasów starożytnego Egiptu. Przecież sam fakt biblijnych Żydów, którzy po prostu uciekli z ziemi egipskiej, to przecież było też spowodowane niczym innym jak przemocą. Dziękuję. Okay, thank you very much. Dziękuję, dziękuję bardzo, István. Tak, zgadzam się, że ta różnica pomiędzy zadaniami i samo narzuconymi przez siebie zasadami działania historyka, sędziego czy prawnika było nieco przejaskrawione w mojej prezentacji. Nawet precedensy sądownicze podlegają coraz to nowym interpretacjom, są niejako odnawiane. Tym niemniej oczekuje się od sędziego, że znajdzie właściwą lokalizację dla konkretnych zbrodni popełnionych i później sądzonych przed jego trybunałem właśnie w książkach historycznych. Natomiast zadanie historyka jest nieco inne, a zaczyna się od drugiego końca, po prostu w poszukiwaniu zrozumienia różnic pomiędzy różnymi przypadkami, co nie oznacza jednak, że nie można jakoś przyrównać jednego przerażającego wydarzenia do drugiego przerażającego wydarzenia. I teraz chciałem powiedzieć, mówiąc o tej rewolucji francuskiej, nie wiem, czy to jasno wypadło po mojej stronie, ale chciałem powiedzieć, że architekci zmian chcieli uniknąć tego skojarzenia z terrorem, bo interpretacja rewolucji francuskiej nosi w sobie takie konotacje z terrorem. I jeśli chodzi o interpretację rewolucji francuskiej, to była ona pod wpływem bardziej współczesnych wydarzeń z Europy Środkowo-Wschodniej. Proszę pamiętać, archipelag Gułag Sołżenicyna pojawił się drukiem we Francji w 1974 roku. 600 tysięcy egzemplarzy rozeszło się w mgnieniu oka. Książka doczekała się recenzji i te rewelacje, te nowo odkryte prawdy, bo kto chciał, to wiedział o gułagach i wcześniej, ale to spostrzeżenie, że nareszcie dowiedzieliśmy się o tym, co się tam stało, odgrywało później rolę w reinterpretacji, jakiej poddana została rewolucja francuska. Tak więc informacje napływające ze wschodu miały wpływ na historyków działających na zachodzie i kształtowały też później postawy dysydentów, którzy prowadzili do zmian w 1989 roku. To chciałem powiedzieć. I moja odpowiedź jest taka, że tak, chociaż były pogromy w Rosji jeszcze przed rewolucją francuską i w zasadzie to chciałem powiedzieć, że tak naprawdę okropieństwa toczyły się również przed Holokaustem. Tym niemniej musimy rozróżnić pomiędzy pogromami antyżydowskimi w Rosji carskiej, a Holokaustem w wydaniu przełomu lat 30. i 40. Dziękuję. Dziękuję bardzo.